Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić pewien problem, który napotykam yy, z tym, o czym mówiłem wczoraj, czyli z wysokimi cenami przedmiotów. Na samym początku jednak skinsmanki oczywiście strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów. Także można sobie wejść i powiedzieć tak. O, z kodem DZON wydam wszystkie swoje zarobione pieniądze. Tylko pamiętajcie, żeby wyciągać rzeczy z backpacka i nie być. O, o, masz skina w backpacku? Wypłać, wypłać, właśnie. Nie trzymaj go. Nie chwal się. Bo zajmujesz boty. A oni nie lubią, jakim się zajmuje boty. Bo te boty mogą robić inne rzeczy dla innych ludzi. Nie bądź samolubnym chujem. Wypłać rzeczy. Pięknie, fajnie, elegancko. Właśnie, link w opisie. A teraz co? Antwerp. i pewnie myślicie sobie tak. No, no właśnie. No, to nie do końca, chłopacy. Chodzi o to, iż albo że, zależy jak kto chce mówić, mówcie sobie jak chcecie, kurwica. To nie moja sprawa. Chodzi o to, że te rzeczy, chociaż mówi się, że, w sensie jakby, iż się mówi, jak już w zdaniu padło, że, to pamiętajcie i te rzeczy właśnie teraz powiedziałem, że, ale to dlatego, bo jeszcze jest czy. To jest związek frazeologiczny. Zrobiły sobie siups i pewnie ktoś myśli, co, dlaczego? Bardzo możliwe, że dlatego właśnie, iż. iż nie da się ich wystawiać. To bardzo możliwe. Patrzcie na to, ale jajco. Wziąłem się znowu, wystawiłem 800 print streamów. No nie, i fajnie, se powystawiałem. I co? Dupsztyl, nie ma ich. Kmienicie. Dalej się to dzieje, więc możliwe, że dzieje się to na Antwerpie. Ale ktoś teraz. I teraz powiem. O, o. I teraz powiem tak: e, Te rzeczy na Antwerpie, co se są, e, te wzrosty, wodorosty i tak dalej, to ktoś tak powie. No to zaraz spadnie. I teraz chwila uwagi. Chwileczka. Po pierwsze, to, że one nie są wystawiane tutaj i nie są kupowane tutaj, to oznacza, że ktoś musi wejść na bufę i je tam kupić. Ceny tych rzeczy na bufie ogólnie są pojebane, tak to nazwę. Tak. Co sprawia, że ceny tutaj też się takie robią, bo po co wystawiać taniej? I się napędza machina. Nie wiem, kiedy ona się zatrzyma, ale na razie leci w dosyć śmiesznym kierunku to wszystko. I teraz fun fact. Czy znacie naklejkę Vinigold? Gold? Pewnie nie. Dokładnie ta, która dzisiaj kosztuje 100... Żartuję. Kosztuje 145,77. Tę naklejkę. Czy pamiętacie może, jakby to powiedzieć, ten pik, który był od tu? Czy go pamięta ktokolwiek z Was, ziemniaczki? Albo te piki, które tu się wydarzały? Ja chcę tylko Wam przypomnieć, że Vini pobił swoje ATH, był za 200 zł. To już szkoda akurat, że się tego nie udało zrobić. Pewnie na moim kanale to znajdziecie. Wtedy w ten sposób, że było dokładnie to samo co teraz. Czyli nie dało się nic wystawić i dało się tylko kupować. I tak to wtedy dokładnie wyglądało. I to się utrzymywało przez alnia nie tak długo jak teraz. To się trochę yy, krócej utrzymywało. A potem wszystko spadło. A potem się jeszcze raz wybiło. Ja to chcę tylko przypomnieć, po to, żebyście mieli punkt odniesienia do takiej sytuacji. I kiedy mam być szczery, powiem w ten sposób. Tę Te sytuację odbieram tylko w jeden, w jedną interpretację mam do całej tej sytuacji. Jedną, jedyną. Że ludzie są w stanie tyle pieniędzy dać za Antwerp w nowych realiach. Nic więcej nie potrzebuję już wiedzieć. Żadne inne informacje nie są dla mnie ważne. Jeżeli ja wiem, że za heroik ktokolwiek jest w stanie dać 15 zł, tak? Czy 14 i tak dalej? To ja chcę je kupić za 11. I jak widać, ludzie chcą je kupić za 12. Jeżeli ja widzę. Że za Vitality ktoś jest w stanie dać 15 zł, to ja chcę je kupić za 12. Mam nadzieję, że to jest całkiem zrozumiałe. Jeżeli ja widzę, że inne rzeczy, no, no, no rozumiecie ten system chyba. Mam nadzieję. Informacje, które dostaliśmy na rynku dzisiaj są przepotężne i trzeba je dobrze wykorzystywać. Jednak nie da się ich wykorzystywać tu i teraz. To jest problem. Trzeba robić zlecenia, które się nie będą kończyły dobrze. I teraz jest takie coś. Załóżmy, że ceny wrócą do dnia do, do, dnia, do stanu sprzed dwóch dni, bo się skończy ten cały Bóg. No nie, i to wszystko spadnie. I teraz jest następujące pytanie: Czy rynek nie dał nam na tyle dużo informacji przez te dwa dni? Żebyśmy dokładnie wiedzieli, co może być krótkoterminowo najlepsze, bo co ma największą, jakby, dynamikę wzrostu, jeżeli nagle ludzie to przestaną sprzedawać? Wydaje mi się, że dał. I to dosyć dużo. Dlatego, mm, jeżeli coś spadnie, to nie wiem, czy na długo. No, ja wiem, że wy na to patrzycie tak, że, no, to musi być 15 zł. Napisane. Dla mnie tam jest napisane 15 zł, nawet jak jest napisane 10, bo, no, jakby wartość jest wartością. Wartość to nie jest według mnie to, ile ktoś jest w stanie coś zapłacić, tylko wartość to jest jakieś. To jest obiektem, które jest realizowane przez płatność. Tak uważam. To, to, to taka moja opinia. Że buty ogólnie są warte 500 zł, zanim ktoś za nie zapłaci 500 zł. Bo na przykład spełniają funkcje, które wyznaczają wartość 500 zł. No. A bo pizza jest warta 50 zł, nawet jak nikt za nią nie zapłaci 50 zł, bo jest jedzenie, może być warte 50, 50 zł. To jest filozoficzna kwestia, ja rozumiem, ale ja jak mówię, że coś jest jakieś warte, czy coś to w ten sposób, to rozumcie. Wiem, że możemy się źle rozumieć, po prostu możemy się nie dogadać, a tak to się dogada. No, także kwestia jest bardzo prosta. Dostaliśmy informacje, które łatwo będzie, łatwo będzie ich użyć za niedługo. Znaczy w jedną albo w drugą stronę, jeżeli to dzisiaj poleci do góry i tak już dostanie, no to tam świętujemy, fabryka milionerów, wiadomo, fabryka krów i wszystkiego, co jest na świecie. Jeżeli za to spadnie, no to potem, nie? Tyle. Alessa. Giga S.